Dzień dobry, witam. Witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Marek, przy projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Dzisiaj 5 pytań w 10 minut. Zrobię to w miarę szybko. Przelecę przez pytania, które pojawiały się w tym tygodniu. Mam nadzieję, że za momencik mnie zobaczycie i jeśli mnie widać, jeśli mnie słychać, puśćcie mi palucho, puśćcie mi serducho. Napiszcie komentarz, skąd nadajecie, jak Wam pomagamy. Wtedy w ten sposób ten film będzie mógł docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Jeśli będzie przeszkadzać nam dzisiaj ruch samochodów, to wybaczcie. Chciałem przetestować to dzisiaj tutaj na balkoniku w Warszawie. Zapowiada się dzisiaj cudowne słońce, cudowna pogoda w Warszawie. I mam nadzieję, że informacje, które przekażę, pomogą Ci zdobyć następny elemencik wiedzy, element, który zbuduje Twoje zdrowie, taką cegiełkę, którą dołożysz do swojego zdrowia i po prostu będziesz mógł być zdrowy najdłużej, jak się tylko da. Zacznijmy od samego początku. Bardzo dużo nadal pytań o ciśnienie. Ciśnienie za wysokie, za niskie, dużo pytań w tym kierunku. Chciałbym podać to w pigułce. Przede wszystkim, jeśli masz wysokie ciśnienie, to w naturalny sposób możesz się go pozbyć w taki sposób. Przede wszystkim, co to jest to wysokie ciśnienie? Powstaje w momencie, kiedy zwężają Ci się tętnice. Wyobraź sobie sytuację, że zarasta Ci rura, na przykład, która doprowadza wodę do Twojego domu. Ta rura zarasta kamieniem i tej wodzie jest coraz trudniej przedostać się tamtędy i ona musi być pchana, żeby to ciśnienie cały czas uregulowywać. Czyli zwężenie tętnic i tutaj najlepszym sposobem będzie wyciskanie świeżych soków z warzyw. Czasowa głodówka, zmniejszysz wtedy ilość insuliny w swoim organizmie, bo to insulina jest tym elementem, który w tym momencie jakby walczy o Twoje życie, ale insulina podnosi się do góry w momencie, kiedy spożywasz zbyt dużo węglowodanów lub zbyt często jesz swoje posiłki. I wtedy insulina nie radzi sobie, w Twoich tętnicach powstają mikropęknięcia, które trzeba naprawiać, w ten sposób zwężają Ci się tętnice, żyły i tak dalej i w ten sposób jakby zaczyna się kawalkada zdarzeń. Czyli soki, czasowa głodówka, czyli jedzenie 1-2 posiłków dziennie o określonych porach, najlepiej 11 do 12, 16 do 18 i w ten sposób będziesz zmniejszać zwężenie tętnic i w ten sposób naturalnie będzie Ci opadać ciśnienie. I zero węglowodanów. Węglowodanów w postaci mąki, która jest przetworzona na chleby, makarony, pizzę i wszelkie pokarmy, które powstają z mąki. One bardzo mocno podnoszą glukozę we krwi, wtedy trzeba dużo insuliny, ta insulina sobie nie radzi i tak dalej. Opowiadałem o tym dużo wcześniej. Natomiast zmniejszenie węglowodanów, cukru i tak dalej, bo to tutaj cukier będzie tym startem do powstawania mikropęknięć w tętnicach. I tutaj następnym elementem, który jest potrzebny, to jest zredukowanie stresu. Bardzo często wysokie ciśnienie jest w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani. To jest nowa germańska medycyna, która mówi nam, że kiedyś wojownicy, którzy szli do walki, podnosiło im się ciśnienie. Wyobraź sobie, stoją grupa osób, która stoi z mieczami i tak dalej, idzie na przeciwnika. Te ciśnienie musiało być bardzo mocno podniesione do góry. Zresztą to ciśnienie również idzie do góry w momencie, kiedy uciekamy, kiedy jest dużo stresu i w ten sposób jakby to podnosi się do góry. Czyli tutaj zadbaj o stres, obniżenie stresu, jak również potas. Potrzebujesz potasu po to, żeby wyregulować w swoim organizmie właśnie ten balans pomiędzy sodem i potasem. Potas jest niezbędnym elementem w momencie, kiedy nie dostarczysz sobie właśnie soków, potasu i tak dalej, nie zmniejszysz ilości węglowodanów, to stanie się to dla Ciebie groźne. Dlatego wysokie ciśnienie jest leczone, bo jest to bardzo dla nas groźne. I tutaj jest burak, nasz cudowny burak, czerwony burak, który rośnie w Polsce, który możesz w każdym momencie nabyć. Jest tani, jest prosty, jest smaczny. Wiele osób lubi buraka. Wyciskanie z tego soku będzie działało dla Ciebie tak jak naturalny diuretyk. Czyli zamiast brać leki na obniżenie ciśnienia, po prostu pij codziennie sok z buraka. On działa tak samo jak te diuretyki, czyli będzie obniżał ciśnienie naturalnie, ale też regulował, bo wiele osób mówi: Mariusz, ale ja mam niskie ciśnienie, czy mogę też pić buraka? Absolutnie tak, ponieważ on reguluje ciśnienie, dostarczając nam po prostu potas. I to jest ten klucz. To nie jest tak, że leczymy się burakiem, tylko po prostu dostarczamy sobie elementów z buraka, te, które nam są potrzebne w naszym organizmie, żeby to wyleczyć. Ale teraz niskie ciśnienie. Kiedy mówimy o... Najczęściej mówi się o wysokim ciśnieniu. I teraz po pierwsze, dlaczego się mówi o wysokim ciśnieniu? Ponieważ jest dla nas groźne. Wysokie ciśnienie jest dla nas zabójcze. Niskie ciśnienie może być... Po prostu słabo się czujesz, boli Cię głowa, możesz mieć, nie wiem, możesz czasami zemdleć, tak? To wtedy też będzie niebezpieczne, bo możesz się w coś uderzyć. Jest to dość słabe ciśnienie, które powoduje to, że kręci Ci się w głowie, że jak podniesiesz się szybko, to też zawroty głowy i tak dalej. Jest to niskie ciśnienie i tutaj uwaga, wyczerpane nadnercza. Nadnercza tutaj odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o ciśnienie.
ponadnerczo produkują taki hormon, który się nazywa aldosteron, który reguluje poziom potasu i sodu w naszym organizmie. I w momencie, kiedy nadnercza są wyczerpane, i tutaj bardzo często przy chorobie Addisona właśnie, również jest niskie ciśnienie, jest poszukiwanie soli. Poszukiwanie soli. Dlaczego? Dlatego, że jak ten aldosteron nie działa poprawnie w naszym organizmie, jest to hormon, który jest wytwarzany przez nadnercza, to wtedy tracimy sód. Tracimy sód z naszego organizmu. Jak tracimy sód, to też tracimy tą wodę. Jakby ta krew nie przepływa w takim tempie, jakbyśmy chcieli przez nasz organizm. Nie dopływa do mózgu na przykład i wtedy dlatego mamy zawroty głowy. I wtedy potrzebujemy nie dostarczać sobie aldosteronu, ale potrzebujemy przede wszystkim dostarczyć sobie wtedy soli. Potrzebujemy sodu, potrzebujesz sodu, soli kamiennej. Ja nie mówię tutaj o soli kuchennej. Sól kuchenna jest dla nas trucizną. Mówię o soli kamiennej. Czy to będzie sól z Wieliczki, czy to będzie kłodawska, czy to będzie sól morska, czy to będzie, nie wiem, Pink Himalayan Salt, czyli ta różowa sól himalajska. Tam znajduje się sód i ten sód będzie Ci potrzebny. Tylko, że tutaj musisz uważać, bo widzisz, za dużo soli, to też za dużo sodu i wtedy balans jest zachwiany znowu. I może ciśnienie pójść w górę za bardzo. Także tutaj rozwiązaniem i lekarstwem nie jest tak naprawdę sól, rozwiązaniem jest naprawa nadnerczy. Akupresura, jak również różnego rodzaju sposoby, którymi się już wcześniej z Wami dzieliłem. Jeśli masz problem z niskim ciśnieniem, to wpisz sobie po tym filmiku na kanale na YouTubie odmładzanie na surowo nadnercza i obejrzyj te filmiki, na których dzielę się informacjami, co zrobić, aby naprawić swoje nadnercza, aby nadnercza na nowo zaczęły funkcjonować poprawnie. Wtedy nadnercza znowu zaczną produkować aldosteron i wtedy zacznie się uregulowywać znowu ta gospodarka sodowo-potasowa w Twoim organizmie. I pamiętaj o tym, że burak będzie dostarczał właśnie tego potasu, bo potrzebujemy 4 porcje potasu na 1 porcję sodu w naszym organizmie. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Przetestuj, napisz pod spodem, jak to dla Ciebie zadziałało. A ja już bardzo niedługo, jak tylko znajdziemy jedno miejsce, w którym będziemy się znajdować, nakręcę jeszcze specjalne filmy na akupresurę, na wysokie ciśnienie, akupresurę na niskie ciśnienie, jak również zapraszam Cię na wydarzenie Surowe Życie, bo tam też będę to pokazywał. Następna rzecz. Bardzo często do nas piszecie, Mariusz, a co na boreliozę, tak? Robiłem ostatnio filmik na ten temat. Co na sepsę? Też robiłem filmik. Co na nadciśnienie? Też robiłem filmik. Co na zawał? Też robiłem filmik. Co na raka? Też robiłem filmik. Co na cukrzycę? Też robiłem filmik. Ale bardzo często do nas piszecie, co na to? To już Wam mówię. Jeśli chcecie mieć te wszystkie objawy, to róbcie tak. Jedzcie dużo i często, głównie fast foody i węglowodany. Jedzcie dużo węglowodanów, chleba, ziemniaków. Przestańcie się ruszać, najlepiej leżeć, to wtedy się fajnie to wszystko rozwija i za każdym razem, kiedy Wam opada energia w ciągu dnia, to lećcie szybko wypić kawę lub jakiś napój energetyczny, ponieważ wtedy potrzebujecie sobie w ten sztuczny sposób podnieść energię do góry. I wtedy za parę lat będziesz miał jeden z powyższych objawów, jeśli Cię takie objawy interesują. A jeśli Cię te objawy nie interesują, to rób dokładnie odwrotnie. Czyli po prostu przestań robić te rzeczy, bo te rzeczy powodują to, że właśnie na te choroby chorujemy. Sepsa to nie jest rzecz nabyta, borelioza to nie jest rzecz nabyta, zawał to nie jest rzecz nabyta. To są rzeczy, które wyhodowujemy w swoim ciele, robiąc dokładnie właśnie te rzeczy. To było pytanie drugie. Teraz pytanie trzecie. Pytanie trzecie. W przypadku boreliozy zrobiłem filmik i powiedziałem 6 do 8 ząbków czosnku dziennie, aby wzmocnić Twój organizm. I bardzo dużo można powiedzieć, bo dużo było komentarzy pod tym filmem, osób z niskim ciśnieniem napisało, że taka ilość czosnku by je zabiła. Nie wiem, jak to się dzieje, że powstają takie mity lub niezrozumienie badań, które są przeprowadzane na świecie. Na podstawie tych badań są pisane różne artykuły i takie artykuły mogą nas lekko wprowadzać w błąd, kiedy nie czytamy ich dokładnie. Na czym polega mit czosnku i niskiego ciśnienia? Czosnek przede wszystkim zapobiega zaleganiu cholesterolu, czyli pierwsza fajna rzecz, która się dzieje, jeśli chodzi o czosnek. Zbadano, zauważono, że cholesterol po prostu lepiej podróżuje w naszym ciele, kiedy dostarczamy sobie czosnek. Następna zapobiega powstawaniu zakrzepów, czyli znowu zakrzepy, czyli to, co mówiłem w przypadku wysokiego ciśnienia, powstaje problem, kiedy powstają zakrzepy, zwęża się ta rurka i te wysokie ciśnienie musi być, żeby przepchnąć krew. I tutaj czosnek zapobiega powstawaniu zakrzepów, ale to wcale nie oznacza, że jedzenie czosnku zabije osoby, które mają niskie ciśnienie. To jest jakaś paranoja.
zostało przeprowadzone badanie w 2010 roku, uwaga, w Australii na grupie 50 osób. Przez 12 tygodni podawano tym osobom od 600 do 900 mg sproszkowanego czosnku. Podawano im czosnek sproszkowany, ekstrakt czosnku. I zwrócono uwagę na składnik, który się nazywa alizyna. Alizyna w takiej ilości czosnku znajduje się od 3 do 5 mg alizyny. I alizyna odpowiada za zapach czosnku. To, co czujemy, to jest właśnie ta alizyna. Podawano tym osobom przez 12 tygodni ten czosnek. Badano 50 osób. W jaki sposób czosnek wpływa na obniżenie ciśnienia krwi? Powiem tylko, że w jednym ząbku czosnku znajduje się około 5 mg alizyny, ale w surowym, natomiast kiedy go zaczniesz smażyć, piec, gotować i tak dalej, to ta alizyna wyparowuje i tam naprawdę mogą być tylko, nie wiem, minimalne składniki tej alizyny, a ta alizyna jest bardzo ważna. I uwaga, osoby, które przed rozpoczęciem tego całego badania miały ciśnienie 140 i więcej, zauważono u nich spadek średnio o 10 mm na słupku, czyli obniżyło się do 130, załóżmy, u tych osób. Natomiast uwaga, osoby, które miały przed startem poniżej 140, nie zauważono żadnych zmian. Dlaczego powstał mit, że czosnek będzie mógł zaszkodzić osobom, które mają niskie ciśnienie? Ja tego nie mogę pojąć. Czosnek jest dla nas zdrowy ze względu na mnóstwo właściwości, które zostały udowodnione, ale nigdy nie będzie czymś, co będzie szkodzić osobom, które mają niskie ciśnienie. A jak masz niskie ciśnienie, to cofnij się do początku filmu i zobacz, co potrzebujesz zrobić. Czwarte pytanie. Mam nadzieję, że to wszystko jest dla Was interesujące i mam nadzieję, że podzielicie się tym live'em z innymi. Czemu płatki drożdżowe są dla nas zdrowe? Mnóstwo informacji na temat płatków drożdżowych już zamieściliśmy na filmie, ale zauważyłem, że będzie konieczność nakręcenia dwóch takich filmów instruktażowych. Natomiast dzisiaj chciałbym Ci tylko powiedzieć o tym w skrócie, co na tych filmach się znajdzie, jak również to, co mniej więcej możesz sobie porównać. Nie wiem, czy wiesz, ale nasze babcie zalewały wrzątkiem drożdże i je jadły. To był taki sposób na dostarczenie sobie mnóstwa elementów, których brakowało im w jedzeniu. I płatki drożdżowe i drożdże piwne, takie, które zalewały nasze babcie, to są dwie zupełnie inne sprawy. My tutaj mówimy o drożdżach, które specjalnie są hodowane po to, żeby im je dostarczyć do nas jako produkt, jako pokarm do jedzenia. I dostarczają nam te płatki kompleks witamin z grupy B i dostarczają nam białko, pełnowartościowe białko, dostarczają nam 9 aminokwasów, które potrzebujemy dostarczyć sobie z zewnątrz. I w płatkach drożdżowych je znajdziemy. Zjedzenie 100 gramów płatków drożdżowych dziennie dostarcza nam 40 gramów białka. To jest niesamowite, jak odżywcze są płatki drożdżowe. Zawierają mnóstwo minerałów, mają przeprowadzone również badania kliniczne. I uwaga, trzy takie choroby, które być może znasz, być może nie, które dzięki płatkom drożdżowym udało się powstrzymać lub zmniejszyć objawy. Pierwszy to było pelagra, to było bardzo dawno temu, jeszcze przed II wojną światową, zauważono, że osoby, które mają pelagrę, to mają niedobór witaminy B3 i zaczęto podawać im witaminę B3, natomiast podawanie im sztucznej witaminy B3 nic nie zmieniło, natomiast ktoś podał płatki drożdżowe i okazało się, że osoby z pelagrą przestały mieć objawy dzięki właśnie płatkom drożdżowym. Następna nazwa, która jest bardzo trudna, to jest fenyloketonuria. To jest taka choroba, którą akurat przeprowadzono tutaj badanie w Australii znowu. Osoby z tą chorobą, to jest jakaś wrodzona, genetyczna zmiana, która gdzieś tam nie występuje, zauważono, że jest tutaj bardzo duży niedobór selenu i zaczęto znowu podawać płatki drożdżowe, ponieważ bardzo dużo selenu zawarte jest w płatkach drożdżowych i okazało się, że pewne objawy zaczęły się cofać. Następna, cukrzycy. Przebadano cukrzyków po 80 roku życia, czyli bardzo takim zaawansowanym wieku, jeśli można by było powiedzieć, przy takim przyjętym status quo, a w przypadku odmładzania na surowo to po prostu w połowie życia. Cukrzycy zauważono, że mają bardzo duży niedobór chromu i zaczęto im również podawać płatki drożdżowe, poprawiło to stan, poziom chromu i ci cukrzycy przestali mieć tak duże zapotrzebowanie na insulinę. Powiem o tym więcej na specjalnym filmiku, który nakręcę i powiem, dlaczego warto akurat płatki drożdżowe dostarczać do swojego organizmu w postaci po prostu jedzenia łyżką, dodawania do potraw, jedzenia po prostu tych płatków drożdżowych. I piąte. W momencie, kiedy mówiłem o tym, dlaczego umarła moja babcia, przeczytałem Wam też taki komentarz z YouTube'a.
I parę osób napisało, zaraz, ale masło nie tuczy, przecież od masła się nie tyje. No tak, od masła się nie tyje. Uwaga, ale tyje się od tego, do czego dodajesz te masło. Czyli kiedy używasz te masło do chleba, kiedy używasz te masło do ziemniaków, kiedy używasz te masło do polewania pokarmów, które zjadasz, wtedy zaczyna to tuczyć. Ale tak naprawdę nie tuczy masło, tylko tuczą te dodatki. Natomiast masło, dla osób, które powiedzą, no dobra, czyli co, można jeść masło same, na surowo, powiem tak, masło to mleko, a mleko to masa estrogenów. I wiele kobiet na świecie ma olbrzymie problemy ze względu na olbrzymią ilość estrogenów. Estrogenów, które dostarczane są do mleka. Te estrogeny nie znikają stamtąd, zostają w mleku, później zamienione jest to na masło. I jeśli masz problemy z swoją menopauzą, jeśli masz problemy z mięśniakami, z guzkami na piersiach, na macicy, na jajnikach, jeśli masz problemy z swoją miesiączką, czyli obfita miesiączka, czy bóle i tak dalej, zobacz, czy odstawienie tłuszczy zwierzęcych nie pomoże Ci w tym. W ten sposób nie będziesz dostarczać estrogenów, które są Ci niepotrzebne w Twoim organizmie i zobaczysz, jak to może z czasem oczywiście, bo to nie działa od tak. Niektórzy chcą mieć rezultaty po tygodniu czasu. Zobacz po paru miesiącach, jak to dla Ciebie zadziała. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było wartościowe. Mam nadzieję, że wszystko poszło tak, jak trzeba. I mam nadzieję, że te 5 pytań, które wybrałem dla Was, były ciekawe, jak również moje odpowiedzi na to zaspokoiły Waszą ciekawość. Podzielcie się tym filmem z innymi. Koniecznie dołączcie do subskrybentów i koniecznie bądźcie z nami we wrześniu, ponieważ przyjeżdża do nas Aga in America. Poza tym mamy spotkania, które naprawdę utkną w Waszej pamięci na zawsze. To tyle. Do zobaczenia. Cześć!